Jeżeli jeszcze nie złapałeś cringe'u po ostatnim odcinku, to dzisiaj go na pewno złapiesz, bo robimy uwagi szkolne. Tak, kolejny odcinek, mimo że poprzedni się dosyć nie przyjął, to i tak robię uwagi szkolne, bo uważam, że warto pośmiać się z uwag i już widzę nawet jeden taki śmieszną uwagę, jedną taką zajebistą. O Boże. Marcin przyniósł ogórki i mleko, po czym stwierdził, że robi challenge. Znane dobre polskie challenge. ogórki i mleko challenge, Sprite banana challenge. ale dobre. Bardzo śmieszne. YouTube 2016-17. Jej. Patrycja poproszona do tablicy zjadła kredę i stwierdziła, że nie ma czym pisać. A dobra była chociaż ta kreda? Bo nie wiem szczerze, ja sam bym chciał spróbować tej kredy, nie? ale dobra krediunia. Przepani, ja nie mam czym pisać. No normalnie polska młodzież idzie na coraz wyższy poziom niż Podlasie. To na pewno. Uczniowie przyszli w sukienkach na WF. I tak ubrani chcieli ćwiczyć. No to może jeszcze wam jak transy wymyślić jakiś pseudonim drag queenowy, nie wiem, może WF-istka. Nie, to było słabe. Dobra, nieważne, przejdźmy dalej do tych uwag. Boże święty. Ale zanim przejdziemy do kolejnej uwagi, moi drodzy, pamiętajcie, żeby wbić mi te 1000 subów. Bo na 1000 subów mam dla was bardzo fajny konkurs. A teraz przejdziemy dalej. A jeszcze na Instagrama wbijcie mojego. Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi. Wyobrażacie sobie, klasa chodzi po klasie, nie? To co, że klasa chodzi po klasie i takie... Ej, klasa! Nie chodź po klasie! No nie chodź! Oj, klasa wstanie ci uwagę! Tak jest. Gdy na lekcji przyszedł inny nauczyciel, aby wymienić rośliny w akwarium, Wojtek krzyknął: Zeruj! Zeruj! Ha, 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 powiecie, alkoholicy! He. Śmieszne, bardzo śmieszne. Akwarium, alkoholicy. Julia na lekcji angielskiego zaczęła się wydzierać, że czuje cringe i że lubi mówić XD. I to cringe napisane. Nie wiem, co jest śmieszniejszego, czy to, że laska mówi na lekcji cringe i XD, czy to, że cringe jest napisane przez K. I w ogóle tak jak się słyszy to, nie? O Boże, rozwaliło mnie to tak jak śmierć Mariana Piździocha Cappuccina. Znaczy, o nie, halo, Marian Piździoch Cappuccino umarł. To bardzo źle. Amelia po poproszeniu o opuszczenie klasy bez wahania ją opuszcza. No, wykonała polecenie nauczyciela, nie? Jakby na to nie patrzeć, no sorry, no. Jak nauczyciel prosi ciebie, żebyś opuściła klasę albo opuścił, no to... No to sorry, no to trzeba było opuścić klasę. Wyjdź z tej klasy! Okej, dziękuję bardzo, do widzenia. Julia liże Kubę na lekcji. Ha, to już nie całowanie, o! Lizanie teraz jest w modzie. Uj, to było niesmaczne trochę. Jeszcze mam do nagrania memy z Filipem Heizerem, a już czuję kurde cringe po tych uwagach. Ojejku. To bardzo smutne. Gdy zawołałam Kaspra do tablicy, ten odpowiedział: nie mam czasu na te brednie. I prawidłowo, ja go szanuję. Brawa dla tego człowieka. Brawa. Co sobie pani wyobraża? Myśli pani, że będzie mnie pani wzywała do tablicy? Nie ma tak dobrze. Ja nie mam kurde czasu na twoje wrednie. Wypierdzielaj. Julia na lekcji poszła nalać sobie wodę i już nie wróciła. Wagary se zrobiła bez plecaka. To trzeba do prokuratury zgłosić. Halo? Straż miejska? Tak. Julia uciekła z lekcji, bo poszła se nalać wody, tak? Aha, dobra. Mam ją złapać, a potem ją wykastrować. Znaczy,
Nie. Wojtek podczas kartkówki zapytał nauczyciela: może być trzy po znajomości? Nie wiem, czemu nauczyciel mu wstawił uwagę, ja też bym się tak spytał. Ja bym na przykład... Moja ciocia mnie kiedyś plastyki uczyła i jakbym dostał dwa ze sprawdzianu, to bym się cioci spytał, czy można być... Czy może być pięć po znajomości? Po rodzinności. Karolina chodzi na przerwach za chłopakiem, tańcząc tańce w Fortnite. Co to jest za uwaga głupia? Jak można łazić za chłopakiem i tańczyć tańce Fortnite? Boże, nie, to jest najgorszy typ człowieka, jaki może istnieć. Chodzić za chłopakiem i tańczyć tańce Fortnite. Patryk na lekcji wyciska sok z pomarańczy. No, chciał się chłopak napić, chciał być oryginalny, chciał po prostu być naturalny, a nie kupować soczki w kartonikach, tak jak wy to robicie. Myślicie, że te soczki w kartonikach są dobre? Nie! Soczek wyciśnięty z jabłka czy z pomarańczy jest najzdrowszy. Pamiętajcie o tym. Zero chemii, zero cukru. Same owocki. Same witaminki, moi drodzy. Kiedy na lekcji zapytałam, dlaczego ja słyszę głosy, uczennica odpowiedziała, bo ma pani schizofrenię. Nie, najgorzej, tak nie wolno robić. Nie, to nie najgorszy rodzaj upodlenia nauczyciela. A może faktycznie ma schizofrenię i... O nie. Co jest, kurwa? Moi drodzy, stało się zło najgorsze. Kamera mi się rozładowała i nie mam jak nagrać tego uwagi szkolnej. Boże święty. Ostatnią uwagę daję wam i na razie kończę. Miałem jeszcze nagrać memy z Filipem Heizerem, ale mi się nie udało. No to teraz mogę wam pokazać kolejną uwagę szkolną. Uwaga. Uczeń po tym, jak wyciągnął z plecaka kanapkę i ją ugryzł, krzyknął: znowu z tym pasztetem. No w sumie ja się nie dziwię, że znowu z tym pasztetem. Też bym pewno tak powiedział, jakbym dostał kanapkę z pasztetem. Dobra, ja to kończę, bo to jest w ogóle jakiś styl, że mi się kamera znowu rozładowała. No to tak nie może być, ja tu muszę teraz nagle przesyłać na komputer, nie? Dobra, moi drodzy, jeśli chcecie więcej tych filmów, tych memów śmiesznych i w ogóle, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Oglądajcie więcej moich filmów. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.